Kluczowy temat. Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Moim Państwa gościem jest dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości reprezentujący Wielkopolskę Ryszard Czarnecki. Witam w studiu Radia Poznań. Witam Pana, witam Państwa serdecznie. Niczego nie pomyliłem w prezentacji. Wszystko jest się zgadza. Bezbłędny, chociaż rare huarum est, czasem pobłądzić to rzecz ludzka do prawdy. Bo dwukrotnie rozmawialiśmy, dwukrotnie jakieś tam uzupełnienia były. Do 3 razy sztuka. No właśnie, ale wiem, że jest progres, jest postęp. No tak, łatwiej, no bo nie jest pan wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego i ten, że tak powiem, to pominięcie już nam nie grozi. No, niektórzy tytuł używają do końca życia, na przykład w Galicji, ale jesteśmy w Wielkopolsce, a ja jestem znany ze skromności, więc nie będę wymagał. A boli pana ten brak tej funkcji? W polityce czasem trzeba poświęcić stanowisko, aby zachować twarz, aby zachować własne poglądy, mając do wyboru lojalność wobec własnego kraju, wobec własnej ojczyzny, a zachowanie stanowiska, wybrałem to pierwsze, ale nie to żadne bohaterstwo. Myślę, że 90% Polaków by wybrało podobnie. Ale nie godzi się pan z tym? Odwołał się pan od tej decyzji do Trybunału? Tak, to prawda. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przyjął do rozpatrzenia moją sprawę, to potrwa. Natomiast no, myślę, że sytuacja, w której nie dano mi prawa do obrony, kiedy dwukrotnie konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego zajmowała się moją kwestią i nie zaprosiła mnie, nie miałem możliwości przedstawienia moich argumentów, nie miałem okazji bronić się. Podobnie dwukrotnie rozmawiano o tym w Europarlamencie na forum i też nie miałem takiej okazji, no, nawet w sądzie oskarżony przestępca ma prawo się bronić. Czy pan na to prawo do obrony, na to, że ta decyzja zostanie cofnięta? Myślę, że tak naprawdę bo jest Zdzisław Krasnodębski jako pański następca. To jest kwestia pewne wielomiesięcznego procedowania i trudno będzie cofnąć decyzję, a więc mój następca, profesor Krasnodębski, zapewne, myślę, do końca kadencji będzie wiceprzewodniczącym Europarlamentu i trzymając jego kciuki jako za rodaka i człowieka, którego cenię i szanuję. Natomiast myślę, że tu chodzi o pewną satysfakcję moralną, że Parlament Europejski poszedł na skrót, złamał prawo, zmienił reguły w trakcie trwania całego procedowania. Najpierw ogłosił, że potrzeba do odwołania mnie 2/3 głosów osób, które brały udział w głosowaniu. Potem okazało się, że głosy wstrzymujące są nieważne. No, gdyby utrzymała się pierwsza wersja, to dalej byłbym wiceprzewodniczącym Europarlamentu. Ja nie rozpamiętuję, tylko pokazuję, że jak ktoś broni polskiego interesu, broni interesu narodowego, naszego, no to jest atakowany przez tych, dla których to, że Polska tak urosła ostatnio, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym, jest im nie w smak. No dobrze, to zapytam o ten wymiar ekonomiczny. Rumunia dołączyła do grupy państw, które zgłaszają swój akces do strefy euro. Bułgaria, Chorwacja. Czy to jest droga, którą też powinna podążyć Polska w najbliższym czasie? Bo okazuje się, że zostaniemy w gronie, jeżeli te państwa dołączą do strefy euro, nie tak szybko zapewne, zostaniemy wśród 4 jeszcze państw, które nie są w strefie euro. Kiedyś powiedziałem publicznie, kiedy zostałem ministrem do spraw europejskich, że wbrew temu, co mówił francuski prezydent Jacques Chirac w polskim Sejmie, a mówił to w roku 97, powiedział, że Polska będzie członkiem Unii w roku 2000. Ja powiedziałem, hola, Polska będzie najwcześniej w 2004-2005. No, establishment był oburzony na mnie, wyszło na moje. I teraz powiem tak, nie prędko Bułgaria, nie prędko Rumunia, nie prędko Chorwacja, czy bardzo biedne na tle Unii kraje wejdą do strefy euro. Bułgaria najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej. Tak, kraje bałkańskie są najbiedniejsze w Unii. Polska jest w pierwszej 7 wciąż tych najmniej zamożnych. Właśnie obok tych 3 krajów, obok Łotwy, Węgier i Grecji, którą wyprzedziliśmy, jesteśmy 7 od końca, ale myślę, że ten akces Bukaresztu, Sofii, Zagrzebia do Eurolandu jest raczej aktem politycznym, ma wymiar pewien wewnętrzny, chce władza
w tych trzech krajach powiedzieć obywatelom, jest dobrze, robimy postępy, możemy wejść do strefy euro, nie martwcie się, natomiast w wymiarze ekonomicznym oni naprawdę są jeszcze mocno z tyłu, a wprowadzenie wspólnej waluty do biednego kraju, no to co się dzieje, to mamy przykłady nie tylko, gdy chodzi o Grecję, ale całą Europę Południową, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, które przeżywały lub do tej pory przeżywają, na przykład Italia i Hiszpania, duże kłopoty ekonomiczne, ba, nawet bogata Irlandia, która miała większy PKB per capita na mieszkańca niż Wielka Brytania, ona też uległa wielkim perturbacjom, wstrząsom ekonomicznym po wprowadzeniu euro do tego kraju. W związku z tym my naprawdę powinniśmy unikać. Pan mówi krzyż na drogę. Nie śpieszmy się. Absolutnie nie spieszmy się. Nie patrzmy na to ideologicznie, politycznie, patrzmy racjonalnie. Pamiętajmy, że to jest, gdybyśmy weszli do strefy euro, natychmiastowa podwyżka cen. To naprawdę niech ta siła nabywcza złotówki zrówna się z krajami takimi jak Niemcy, Francja. To wtedy możemy pogadać, natomiast wcześniej na pewno nie. Mniej pana w Europie, więcej za to w polityce krajowej. To zapytam, czy już ktoś pana pytał o zdrowie prezesa Kaczyńskiego, bo opozycja się niepokoi, tak trochę złośliwie pyta o proces decyzyjny. Już pytał, zaraz na to odpowiem, na to pytanie odpowiem, nie będę od tego pytania uciekał. Natomiast tylko chciałem powiedzieć, że dalej bardzo mocno w Parlamencie Europejskim, według ostatnich danych oficjalnych, jestem spośród blisko 750 europosłów na 9. miejscu, gdy chodzi o aktywność, czyli znaczenie. Czyli nie uciszyli pana tego. Więc nawet paradoksalnie awansowałem o dwa miejsca w porównaniu z okresem, kiedy byłem wiceprzewodniczącym Europarlamentu. Co do prezesa Kaczyńskiego, rozmawiałem z nim dosłownie przedwczoraj. Stan jego zdrowia, jego kolana się bardzo poprawia, ale to była rozmowa przede wszystkim nie o zdrowiu, chociaż także, ale przede wszystkim o polityce. Pełna kontrola, doskonała wiedza, co się dzieje i w dalszym ciągu. Czy nie jest tak, jak mówi opozycja, że pewne decyzje, które mogłyby być podjęte, gdyby prezes Kaczyński był w pobliżu i aktywny, były podjęte, na przykład protest osób. Zapewniam pana, że Jarosław Kaczyński doskonale kontroluje to, co kontrolować powinien, gdy chodzi o polską politykę i też funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, klubu parlamentarnego i tutaj nie ma żadnego problemu. Opozycja zapowiada bojkot programu Woronicza 17. Pan był w ostatnim programie właśnie zbojkotowanym przez opozycję, ba, być może będzie w ogóle bojkot TVP Info. Część opozycji to zapowiada. Pan, gdyby była odwrócona sytuacja, też bojkotowałby udział w mediach publicznych? To jest dobry pomysł na wyrażenie swojego zdania? Czy brak jego? Podchodzę do tego spokojnie i bez emocji. Nie będę się oburzał na opozycję. Ale tak nie było panu pusto? Pamiętam, że myśmy w swoim czasie, ja nie lubię podwójnych standardów, nie lubię hipokryzji, pamiętam, że myśmy przez pewien czas nie chodzili do programu Tomasza Lisa. Nie to, że w ogóle do TVP, do publicznej, ale do akurat programu Tomasza Lisa. W związku z tym ja powiem tak, opozycja robi to, co robi. Nikt nikogo nie zmusi, żeby przyjść do studia. Uważam, że na przykład dla PSL-u jest to piekielne ryzyko, ponieważ elektorat PSL-u to są ludzie, którzy oglądają, no, jeżeli może nie tyle wyłącznie, co prawie wyłącznie TVP Info, które jest zresztą dostępne w niektórych częściach kraju, tylko TVP Info jest, tylko TVP publiczna. W związku z tym, no, ja mam takie wrażenie, że wcześniej czy później ten bojkot się skończy. A ponadto, no, tutaj już w blokach czeka na przykład Lewica, która jest poza parlamentem, ale chętnie. I która się pojawiła w postaci Jerzego Wenderlicha, że tak. No, w związku z tym mam takie wrażenie, że to nie jest tak naprawdę problem dla TVP, ale podkreślam, jak opozycja tak chce, no przecież nie będzie rząd mówił opozycji, co ma robić. Trochę skaczemy dzisiaj po tematach, ale jednak, no, muszę wrócić do Europy, bo to jest ten główny teren pańskiego działania. Pan sporo ostatnio mówił o tym, że istnieje szansa na załagodzenie tego konfliktu, tak jest nazywany. Mówi o tym premier Morawiecki, inaczej mówi Franz Timmermans. Pan używa określenia wspólny interes. Czy tak naprawdę to zwycięży? To, że mamy do klepnięcia budżet unijny, prawda? To jest pewnie główny wyznacznik, który powinien nas popychać do tego. Zwycięży. Nie jest pytanie,
czy zwycięży, tylko pytanie, kiedy zwycięży. A racjonalista. Myślę, że na przykład przewodniczący Juncker bardzo tego chce. Myślę, że pragmatyczny Niemiec, komisarz do spraw budżetu, który już był w Warszawie, rozmawiał z premierem Morawieckim, Gitter Ettinger, bliski pracownik Merkel, też tego chce, bo ten on jest autorem tego budżetu, a wie, jak każde dziecko w Brukseli wie, że Polska, jak każdy inny kraj członkowski, ma prawa weta przy budżecie i budżet musi być jednomyślnie przyjęty i Bogu dzięki. Zresztą myślę, że byłoby dobrze dla przyszłości Unii Europejskiej, przyszłości Europy, gdyby inne decyzje, na przykład chodzi o politykę energetyczną i politykę imigracyjną, też były przyjmowane jednogłośnie, byśmy na tym lepiej wyszli, nie mieli tych problemów obecnych z imigrantami muzułmańskimi, jakie mamy. Natomiast wracając do tego wątku, uważam, że no, jest takie słynne powiedzenie pani Margaret Thatcher, premier Królewskiej Mości, Iron Lady, żelaznej damy, TINA, czyli skrót od słów angielskich, there's no alternative. Nie ma alternatywy, tak? Nie ma alternatywy dla porozumienia z Brukselą, jest to w interesie obu stron, a że w tej sprawie ujawniają się publicznie, uwaga, różnice zdań między Junckerem a Timmermansem, no to świadczy... szefem i podwładnym. Tak, brawo, szefem i pierwszym zastępcą, aczkolwiek no, warto podkreślić, że Timmermans jest jednym z 7 wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej. Wszyscy znamy tylko Timmermansa. 27 komisarzy, a 7 wiceprzewodniczących, jakaś potworna eurobiurokracja, prawdę mówiąc. Ponad 1/4 komisarzy to wiceprzewodniczący, trochę to śmieszne. Natomiast Juncker kiedyś powiedział na początku kadencji i tak w takiej formie, że to jest fajne, że to najbardziej polityczna Komisja Europejska w historii Unii. No, oczywiście tam są sami premierzy, wicepremierzy i ministrowie. No, okazało się, że te emocje polityczne są tak duże, że no, tutaj szef komisji w prawo, a Timmermans nomen omen w lewo, no, jako socjalista to zawsze to w lewo. To się decyduje na końcu? I myślę, że jednak zwycięży opcja Junckera z prostego powodu, także te główne państwa w Unii, Niemcy, Francja, no jednak chcą spokoju, no chcą ten budżet przyjąć. To się potrwa, przyjęcie budżetu, ale on jest na stole, nad nim trzeba pracować, a nie w dalszym ciągu tkwić w blokach startowych odnośnie artykułu 7, bo to trochę bez sensu. To nie trzy, tylko kiedy? Tak, kiedy, no właśnie, i tutaj z własnego doświadczenia wiem jedno, że kiedy ja powiedziałem, wracam do tego, o czym mówiliśmy parę minut temu, kiedy ja powiedziałem w swoim czasie, że Polska wejdzie do Unii w 2004-2005 roku i wyszło na moje, a powiedziałem to 7 lat przed akcesem Polski, to było duże oburzenie, a wtedy też Unia była niezadowolona. A dlaczego była niezadowolona? Dlatego, że jak jakiś kraj pokazuje, że dla niego nie jest tak naprawdę ważna data, trochę w tą, trochę w tamtą, to Unia nie ma instrumentu nacisku. SLD w swoim czasie zrobiło błąd, zgadzając się na to, ogłaszając, że wyjdziemy w 2004 roku. To było już w 2002. I co się wtedy stało? Unia Europejska sprytnie, to ważne, co teraz mówię, sprytnie wszystkie najtrudniejsze tematy dla Polski rzuciła na koniec tych negocjacji. I w tym momencie, kiedy one już były na samym finiszu, to rząd SLD-PSL musiał się zgadzać na pewne rozwiązania, które proponowała Unia, które były niekorzystne dla polskiej gospodarki, polskiego przemysłu, polskiego rolnictwa. On musiał się zgadzać, bo nie chciał obciachu, nie chciał obsuwy tych dat, nie chciał katastrofy propagandowej, PR-owskiej, że oto Polska, przedłużając negocjacje, wchodzi później. Jeżeli ja panu teraz powiem, powołując się na premiera Morawieckiego, czy na prezesa Kaczyńskiego, czy na polski rząd, no musimy tę sprawę załatwić do połowy czerwca, albo do końca czerwca, albo, nie wiem, w rocznicę zburzenia Bastylii, żeby zrobić przyjemność panu prezydentowi Macron. To byłoby całkiem swoją drogą taktyczne posunięcie. To ja akurat wolę oddawać hołd obrońcom Wandei niż tym, którzy burzyli Bastylii, ale jako historyk mam do tego prawo. Otóż chciałem powiedzieć wyraźnie, że nie powiem tego błędu, bo jeżeli zapowiemy publicznie, tak, kończymy do tam w ciągu najbliższych 3 tygodni, no to Unia zdobędzie przewagę negocjacyjną, a to są twarde negocjacje, jak w biznesie. A więcej na temat relacji z Unią Europejską w dzisiejszym wieczornym programie Jacka Kosiaka. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję Państwu. Miłego dnia.